60 na przyczepie 7 ton. Jedziemy rozsiewać dalej. Cześć, tu Michał z kanału Hokut na gospodarstwie. Drugi dzień nawozu. Ruszamy. 60 nie dała rady. Miękko jest tutaj po prostu na tym polu i się zakopałem. Zakopałem po prostu przyczepę, bardziej wsunęło na dół i... Czekaj! I będziemy się wyciągać. No pięknie odłożyłem. Pięknie. Nie wysypuje się tu co? No nie wysypuje się. No i tak tutaj drugi balot na pewno wejdzie, no to będzie wysypany. No nie pocza, nie pocza. Bujaj go! Jeszcze raz! Bujnij go mocno i wyjedzie! Wyjedziesz! Albo i nie wyjedziesz. Najdę łańcuch.
szedł. Wiesz, że nawozy są na tamtej stronie i one tam koła tam siadły właśnie po tamtej stronie. To widać było, jak teraz cię ciągnął. To widać było ewidentnie. Bardzo dobrze, że zamieniliśmy farm trucka, znaczy 60 na farm trucka, bo tutaj ta 60 by stanęła, i tu jest takich parę miejsc, gdzie jest na tyle wilgotno, że ona by sobie po prostu nie poradziła. A farm truck idzie, napęd na 4 to napęd na 4. Ale mówię ci, tam jest taki fragment tej łąki między rowami, między rowem a pastwiskiem. Tu jest taka woda tam. Tam nie przejedzie. Tam się nie ma co pchać. Nie. Nie masz atrakcji. Ale patrz, tylko darni nie ma. I od razu siadł. Ale zobacz, jeśli staniesz, to... Ja w każdym razie mówię, żeby wzdłuż nie jechać, nie? Tak po tym to przetnę i na tym. Tak, tak, spróbuj. No. A jak nie, to poduży. Na ratunek! Jesteś pewien? Czekaj. Ja mam ten bolę! A jak nie wejdzie? Nie, nie wejdzie. Nie wejdzie! No, no, to da. Ale teraz to, dokończymy to i wracamy. Nie wiesz teraz, jak wejść. Tak, tak, na pewno. Jak widzieliście, drugi dzień rozsiewania nawozów z przygodami, w sumie 3 wtopy. Ale dość spory kawałek nam się udało, liczyłem jeszcze na jedno pastwisko, że zrobimy. No cóż, czas
czas nie pozwolił, mamy tu 5 big bugów, więc jeszcze potrzebujemy jeden dzień na rozsianie i jedno pastwisko zostaje po mojej stronie, tam też są 2 big bugi. Dobrze, ja. Dzięki za oglądanie, pozdrawiam Was, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!